Jesteśmy w drugim ELO, gdzie odbywa się konferencja na temat profilaktyki nowotworów zorganizowana przez Wyższą Szkołę Zawodową Ochrony Zdrowia. O tym, w jaki sposób należy walczyć z nowotworem, dowiemy się za chwilę. Celem konferencji, jak sama nazwa mówi, jest profilaktyka chorób nowotworowych. Jest to już szósta konferencja organizowana przez Wyższą Szkołę Ochrony Zdrowia w pięcioleciu istnienia i funkcjonowania tej szkoły. W tym roku przypada 5 lat funkcjonowania Wyższej Szkoły Ochrony Zdrowia. Ta konferencja ma odegrać niezwykle istotną rolę, bowiem choroby nowotworowe wciąż są wielkim problemem. Jeśli powiem, że co drugi Polak, Polka i Polak umiera na choroby, że tak powiem, układu krążenia, tak co trzeci, czwarty, jeśli chodzi o choroby nowotworowe. Jest duża zachorowalność i stąd też wczesne wykrywanie, wczesne zdiagnozowanie tej choroby ma kapitalne znaczenie. Mam przypadki nawet z rodziny, gdzie powiedzmy sobie wcześniej wykryta choroba, prawda, wyleczona, spowodowała, że ludzie się dobrze, świetnie się czują i zachowują dobry stan kondycji fizycznej i psychicznej. Co to jest profilaktyka nowotworów? Na czym polega? Profilaktyka nowotworów polega na wiedzy. Jeżeli będziemy wiedzieli, że warzywa zielone, czerwone, białe, różowe, jakiegokolwiek koloru mają takie właściwości, które mogą powstrzymywać nawet rozrost nowotworów i zapobiegać, a ruch również dodatkowo, to te dwie rzeczy, jeżeli byśmy połączyli, to jest to właśnie profilaktyka. Profilaktyka konkretnie celowana. Proszę sobie wyobrazić, że w pierwszym fazie rozwoju nowotworu stercza ruch potrafi zatrzymać ten nowotwór i on dalej niestety, na szczęście, po prostu się nie rozrasta. W jaki sposób uniknąć nowotworów złośliwych? Nowotworów złośliwych unikamy poprzez jak najmniej procesów zapalnych. Żeby ich nie mieć, no to oczywiście oprócz szczepionek to jest sen, który musi trwać jednak około 7, nawet do 8 godzin. To jest odżywianie prawidłowe, to jest odpoczynek, to jest medytacja nawet. Ta pozytywna, to wszystko razem składają się na to, żeby uniknąć nowotworów złośliwych. Powiem tak, że małżeństwo nawet, tutaj chciałbym sięgnąć po ten aspekt społeczny. Nie jest to tylko remedium na szczęście, powiedzmy sobie, szczęśliwe życie. Małżeństwo prawdopodobnie w świetle badań naukowców amerykańskich liczane jest, powiedzmy sobie, jako ważny element profilaktyki. Albowiem duża próba na 800 tysiącach Amerykanów, Amerykanek i Amerykanów, dowodzi, iż zachorowalność mężczyzn, powiedzmy sobie, w małżeństwach jest o 27% niższa od mężczyzn, którzy żyją poza małżeństwem. Konferencja ma przedstawić z różnych dziedzin, hepatologia, choroby narządu płciowego. Wszystko te najważniejsze rzeczy, które nas najczęściej dotykają, łącznie z rakiem trzustki, który jest najbardziej śmiercionośny, a który, proszę sobie wyobrazić, w 65% można uniknąć. A na koniec jeszcze, panie redaktor, powiem, że dieta śródziemnomorska z dodatkiem większej ilości oliwy z oliwek zapobiega u kobiet rakowi piersi, czego bardzo byśmy sobie życzyli, żeby ktoś do tej diety się po prostu dostosował i aż tak olbrzymi procencie może uniknąć tej choroby, o której się tak boimy. Co to jest psychoonkologia? Jest to dziedzina łącząca i psychiatrę, i onkologię. Czyli tak naprawdę o tym się rzadko mówi, ale już całe szczęście, coraz częściej. Polega to na tym, że propaguje się to, że warto leczyć też psychiatrycznie, że leczenie psychiatryczne u pacjentów z obniżonym nastrojem, z lękiem, tak naprawdę pomaga im walczyć z nowotworem. Czego będzie dotyczył pana wykład? Będę mówił o występowaniu zaburzeń psychicznych wśród pacjentów onkologicznych, no i tak samo zaburzeń, czyli procesach nowotworowych u pacjentów psychiatrycznych. Właśnie czy są różnice,
Czy są różnice na przykład w śmiertelności wśród populacji z zaburzeniami psychicznymi? Wciąż musimy pamiętać, że to jest prawie 40% społeczeństwa. W ciągu roku ma jakieś zaburzenie psychiczne. No i niestety stwierdza się u nich większą śmiertelność akurat w tej populacji u pacjentów z zaburzeniami psychicznymi z powodów onkologicznych. Na czym polegają te zaburzenia? Jakie są pierwsze objawy? To są głównie zaburzenia lękowe, to są głównie zaburzenia depresyjne, które tak naprawdę powodują to, że taka osoba nie śpi, że taka osoba ma problem z lękiem cały czas, a który niestety destrukcyjnie wpływa na układ odporności i to wpływa też na prognozę, czyli to wpływa też na śmiertelność, to wpływa też na to, że ten pacjent jest później diagnozowany, że niestety część procedur medycznych jest pomijana u osób z zaburzeniami psychicznymi, oni rzadziej dopominają się badań dodatkowych. A jeśli powiedzmy taka osoba zauważy u siebie te objawy, to co powinna zrobić? Ja myślę, że, bo jest coś takiego jak tak zwane problemy adaptacyjne, tak? Jeżeli ktoś dowiaduje się, że ma chorobę nowotworową, albo dowiaduje się o przerzutach, dowiaduje się o tak naprawdę o progresji choroby, to wtedy jest naturalną rzeczą, że dochodzi do pogorszenia nastroju, do lekkich objawów lękowych. I to się wtedy nazywa zaburzeniem adaptacyjnym. Natomiast wtedy, kiedy już się nie chce żyć, wtedy, kiedy już się rezygnuje z walki o życie, wtedy, kiedy taka osoba permanentnie nie śpi, kiedy ten układ immunologiczny już nie walczy, tak? Bo jest osłabiony też tym, że organizm nie wypoczywa, jest cały czas w napięciu. Wtedy należy włączyć leczenie przeciwlękowe, przeciwdepresyjne. Wtedy jest możliwość lepszej prognozy u takiego pacjenta. W ostatnich latach zachorowalność na raka maleje czy wzrasta? Niestety rośnie. Niestety rośnie, rośnie na całym świecie z powodu głównie papierosów. Zanieczyszczenia powietrza 2. Nie boimy się promieni słonecznych, a dziura ozonowa niestety jest coraz większa i narażamy się na otwory skóry. W związku z tym to są wszystko te rzeczy, które dominują w złym kierunku. Ale jeżeli wiemy, że my możemy ochronić naszą skórę od tych promieni, czy założyć większy kapelusz, cokolwiek na głowę, żeby ustrzec się, to my sobie możemy z tym poradzić. Dowiadując się o tym, że ma się nowotwór, że jest się chorym, to się przeżywa to. No przeżyłam na pewno. Na pewno to przeżyłam. I jeszcze na pierwszą wiadomość o tym, że jestem chora, nie poddałam się, bo pojechałam szukać gdzie indziej. Jeszcze do innych ośrodków, które i do innych lekarzy, którzy by potwierdzili moją chorobę. Bo trudno mi się było pogodzić z tym, że to ja, że to mnie dotknęło, prawda? No ale potem już coraz przy wsparciu rodziny uspokoiłam się i tak z taką wielkim spokojem podeszłam do tego. Po prostu uwierzyłam w lekarzy, że oni mi pomogą. No i rzeczywiście operacja przebiegła pomyślnie. Po operacji, no tak jak po operacji, a już wiek, w jakim byłam, nie pozwalał mi tak szybko dochodzić do siebie, ale dość szybko. Muszę powiedzieć, że dość szybko doszłam do siebie, pogodziłam się z tym, no i jestem szczęśliwa, że żyję. Spotkałam się z taką sytuacją, gdzie moja sąsiadka też zachorowała i na tą samą chorobę, którą ja, tak przeżywała, że myślałam, że tego nie przejdzie, ale cały czas ją wspierałam, cały czas jej tłumaczyłam, że nie ma się czego bać. No jest szczęśliwa, bo też przeszła zabieg i dobrze się czuje i żyje. Rak to nie koniec świata. Pamiętajmy, że szybka diagnoza, a także zdrowy, aktywny tryb życia mogą pomóc w walce z nowotworem.